nadzieja. Odsuń się, nie widzisz, że kapłan się modli. O co chodzi? Raduj się, albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak ty nie pracują za darmo. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym... Tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo, ku chwale wiecznego ognia i tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spalę ciała? Będę przy moście do Nowigradu. Wzięli ich dwa okna. Co tak się gapisz? Nudzi się takich biednych ludzi na oknie. Teraz wolni. Dali się, kurwa, oklepać jak nowigradzkie dziwki. Dziwisz się? Wiedźmak z nimi tańcował. A ten wiedźmak to skąd się wziął? Skąd ja mam wiedzieć? Chcesz, sam go zapytaj. Jedź, płotka! Chodź, nakarmimy pokraki. Pewnie z brudu spłynie. O, nie, chcesz, ale jego córka i muszę. Zwolnij, płotka. Pomocy nie odmawiają. Niezłą robotę podłapał. Daninę dla nich zbiera. Hej! Ja
Leć, Putka! Jedź, Płotka! Czego wy chce ta? No, słucham. Z czym przychodzisz? Przekazałem Tamarze prezent od ciebie. Zareagowała jakoś? Chyba nie tak, jakbyś sobie tego życzył. Wyrzuciła lalkę. Wyrzuciła? Bogowie, miałem nadzieję, że jednak... A co za mną? Ciągle nie mam nic konkretnego, ale jestem na dobrej drodze. No, to nie stój jak kołek. Szukaj jej! Bywaj.
Aha. Dalej. Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. Dziwisz się? Wiedźmak z nimi tańcował. A ten wiedźmak to skąd się wziął?